Ewangelia Jana, Ewangelia według Jana, rozdział 15. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, tą odcina, natomiast każdą, która przynosi owoc, tą oczyszcza, aby przyniosła więcej owocu. Wy już jesteście czystymi ze względu na słowo, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto we mnie trwa, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo poza mną nic uczynić nie możecie. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, będzie jak latorośl wyrzucony na zewnątrz i uschnie. Następnie zbiera się te latorośle, wrzuca w ogień i są palone. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. W tym będzie uwielbiony Ojciec mój, jeżeli obfity owoc przyniesiecie i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje rozkazy, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem rozkazy Ojca mojego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was, a radość wasza była pełna. Taki jest mój rozkaz, abyście się wzajemnie stale miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma od tej, gdy ktoś życie swoje kładzie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli będziecie czynić to, co ja wam rozkazuję. Już dłużej nie będę was nazywał niewolnikami, bo niewolnik nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od mojego ojca, wam powiedziałem. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Postanowiłem, abyście szli i przynieśli owoc, i żeby owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili, Ojca w moim imieniu dał wam. To wam mówię, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie już wcześniej niż was zaczął nienawidzić. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które ja wam powiedziałem. Nie jest sługa większy nad swojego pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Jeśli słowa moje zachowywali, i wasze będą zachowywać. To wszystko uczynią wam z powodu mojego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wymówki za swój grzech. Kto mnie nienawidzi, i ojca mojego nienawidzi. Gdybym nie czynił między nimi czynów, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli, a mimo to znienawidzili zarówno mnie i mojego ojca. Jest tak, aby wypełniło się słowo napisane w ich prawie. Znienawidzili mnie bez powodu. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca wyjdzie, ten będzie świadczyć o mnie. Wy także świadczycie, bo jesteście ze mną od początku.